Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni nauczyciele, szanowni rodzice, drodzy uczniowie, w ten nietypowy sposób kończymy ten nietypowy rok szkolny. Tym bardziej powinniśmy z wdzięcznością, z radością wspominać ten pierwszy semestr tego roku szkolnego, który mogliśmy spędzić w naszej szkole. Wydawałoby się, że to rzecz taka zwykła i normalna, ale jak widzimy, wcale takie oczywiste to nie jest. Także z radością wspominajmy wszystko to, co mogliśmy przeżyć, gdy mogliśmy normalnie uczestniczyć w życiu naszej szkoły. Wyjazd na jachty na początku tego roku szkolnego, wycieczka zwycięskiej antikwy, dzień patrona, wszystkie uroczystości szkolne, wszystkie zwykłe, codzienne spotkania z kolegami i koleżankami. Wszystko to, co wydawało się tak oczywiste, nagle w tym drugim semestrze okazało się czymś tak wspaniałym, tak wyjątkowym i tak prawie że nieosiągalnym. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będzie nam dane znowu spotkać się w całym gronie wszystkich naszych uczniów w naszej szkole, w budynku naszej szkoły i znowu normalnie pracować, normalnie funkcjonować, codziennie spotykać się z uczniami w naszej szkole, codziennie pracować. Niech wrócą te czasy pracy szkolnej i swobody. Takich dożyliśmy dziwnych czasów, że te dwa słowa musimy ze sobą zestawiać. Praca szkolna i swoboda. Ale nie ma innego wyjścia. W takiej zostaliśmy postawieni sytuacji. Wykorzystajmy to. Wykorzystajmy to dobrze, patrząc na to, dostrzegając to, że te zwykłe nasze codzienne szkolne doświadczenia były czymś cennym, że to jest naprawdę coś pięknego, że możemy po prostu przyjść do szkoły, spotkać się z koleżankami, z kolegami, uczyć się razem, spędzać razem ten czas, że mamy tą swobodę ruchu. Docenimy to teraz. I gdy teraz udajemy się na wakacje, to mam dla Was, drodzy uczniowie, szczególne zadanie. Pamiętajmy w trakcie tych wakacji w naszych modlitwach o naszej szkole. Prośmy o to, abyśmy mogli normalnie funkcjonować, abyśmy mogli normalnie żyć. Abyśmy w przyszłym roku szkolnym mogli przyjść tutaj do naszej szkoły. Abyśmy mogli swobodnie się poruszać, swobodnie funkcjonować. Abyśmy nie musieli zasłaniać naszych twarzy jak złoczyńcy lub niewolnicy. Prośmy o to, żebyśmy po prostu mogli przyjść i z radością, ze swobodą funkcjonować tutaj w naszej szkole. Tymczasem, jakkolwiek sytuacja się nie ułoży, cokolwiek się nie stanie, zachowajmy spokój, zachowajmy męstwo. Pamiętajmy o dewizie naszej szkoły. Mądrości bez obłudy się nauczyłem i bez zazdrości użyczam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeśli chodzi o tegoroczne nagrody, zakończyliśmy również rywalizację naszych szkolnych korporacji. Podliczyliśmy punkty. Oczywiście w tej sytuacji było to bardzo dziwne podliczenie punktów. Frekwencji w tym czasie nauki zdalnej nie liczyliśmy do tej punktacji, gdyż wcale nie jest to oczywiste, jak ją liczyć w trybie nauczania zdalnego. Natomiast te konkursy, które się odbyły, te punkty, które już zostały zdobyte, te konkursy, które zostały zakończone, bo niektóre zostały przerwane w trakcie, oczywiście ich nie policzyliśmy, doprowadziły nas do wyniku. Mianowicie Civitas Medievica, trzecie miejsce, 189 punktów. Civitas Sarmatica, drugie miejsce, 808,5 punkta. I Civitas Antiqua, pierwsze miejsce, 871 punktów. Zwycięzcom gratulujemy. W jakiej formie będzie można udzielić Wam nagrody, nie wiem. Być może w przyszłym roku
też ta nagroda będzie wyglądała trochę inaczej. Być może biorąc pod uwagę to, że ta rywalizacja w tym roku została tak dziwnie przerwana, wymyślimy również jakieś nagrody pocieszenia dla pozostałych korporacji. Wszystko zależy od tego, jaka będzie sytuacja. I jeszcze jedna bardzo ważna nagroda. Nagroda rektora. Również i w tym roku będzie ona przydzielona. Nagroda za wzorową postawę dla uczniów, którzy wyróżnili się w trakcie swojego nauczania w naszej szkole wzorową postawą, dobrym spełnianiem swoich obowiązków, zaangażowaniem w życie szkoły, kulturą osobistą. Zawsze tą nagrodę otrzymuje jedna licealistka i jeden licealista. I tak w tym roku szkolnym licealistką, szczęśliwą licealistką zostaje Agnieszka Życińska. Gratuluję. Oczywiście zawsze ta osoba, która otrzymuje nagrodę rektora, nie oznacza to, że nie ma ona żadnych wad. Każdy ma swoje wady i z nimi walczy. I tutaj w przypadku Agnieszki wzorowe podejście do obowiązków szkolnych, zaangażowanie w życie szkoły i również walka ze swoimi słabościami, ze swoimi wadami. Wszystko to sprawia, że ze spokojnym sumieniem mogę właśnie Tobie udzielić tej nagrody. Jeśli chodzi o licealistę, nagrodę rektora w tym roku zdobywa Ignacy Stralcow. Serdecznie gratuluję również wzorowe podejście do obowiązków szkolnych. Ignacy to prawdziwy tytan pracy, czyli nieustanna, ciężka praca nad spełnianiem swoich obowiązków szkolnych. W tym przede wszystkim wyróżnił się Ignacy i dlatego zdecydowałem się go tą właśnie nagrodą wyróżnić. Dodatkowo wielka kultura osobista, wielkie zaangażowanie w życie szkoły. Gratuluję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.